witam serdecznie. Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się na ulicy Krótkiej. Jest to ulica położona w starej części miasta. I dzisiaj opowiemy sobie o nalocie lotnictwa sowieckiego, o bombardowaniu miasta, które miało miejsce w lipcu 1944 roku. Czyli w tym miesiącu mamy okrągłą 80. rocznicę tego wydarzenia. No, było to bardzo ważne wydarzenie, które odcisnęło bardzo silne piętno na wyglądzie naszego miasta. Do dzisiaj jakby możemy, spacerując ulicami Sokołowa, dostrzec ślady tego nalotu. Nasze miasto ma bardzo bogatą, wielowiekową historię, 600-lecie praw miejskich w tym roku świętujemy. No ale chodząc po Sokołowie, no nie widzimy jakichś pięknych zabytków wielowiekowych, nie widzimy starówki, która, nie wiem, została zachowana powiedzmy gdzieś z XVIII wieku czy nawet wcześniejszych lat. No jest to wynikiem niestety historii XX-wiecznej, w szczególności II wojny światowej. Największych zniszczeń dokonał właśnie ten nalot z lipca. Również wycofujące się wojska niemieckie dokonały bardzo silnych zniszczeń. Bardzo wiele budynków zostało celowo zniszczonych przez okupanta. No i niestety obecnie no nie mamy takich pięknych, zabytkowych budynków na terenie Sokołowa. Jak w ogóle doszło do tego nalotu? W czerwcu 1944 roku Sowieci przeprowadzili ogromną ofensywę o kryptominie Bagration, która wyparła Niemców z terenów obecnej Białorusi, zachodniej Ukrainy i doszła aż do linii Wisły. 22 czerwca ruszyła ta ofensywa. W następnym miesiącu przekroczyła linię Bugu i w rejonie Włodawy wkroczyła na tereny obecnej Polski. W krótkim czasie doszła pod Warszawę, doszła do linii Wisły i front układał się w takie duże wybrzuszenie powstało na południu. Sokołów był jeszcze wówczas w rękach niemieckich. W naszym rejonie pierwszą taką wielką bitwą, gdzie były związane duże siły niemieckie, jak i sowieckie, to były walki o Siedlce, które toczyły się w dniach 24-31 lipca. Siedlce szturmowała sowiecka 28 Armia. No i mam taką teorię, że ten nalot na Sokołów był powiązany z tymi walkami o Siedlce. Sokołów jest przecież położony nieopodal Siedlec i tutaj była linia kolejowa, był też węzeł, węzeł drogowy, przez który przechodziły kolumny wojsk niemieckich wycofujących się ze wschodu. Przechodziły też wojska sojusznicze węgierskie, jak i również oddziały kolaboracyjne ukraińskie. No i Sowieci chcieli tutaj zakłócić transport tych wojsk, które no mogły być użyte również do wzmocnienia obrony Siedlec. Na Siedlce to był już kluczowy jakby węzeł zapewniający dostęp do linii kolejowej prowadzącej w kierunku Warszawy, więc to było kluczowe zdobycie tego miasta. Dodatkowo w Sokołowie znajdowało się kilka miejsc, gdzie stacjonowali Niemcy. Stacjonowali m.in. w szkole numer 4, stacjonowali również na terenie obecnego stadionu przy ulicy Lipowej. Mieli swój szpital i baraki wojskowe na terenie obecnego sądu przy ulicy Księdza Bosko, czyli w budynku byłego gimnazjum salezjańskiego. Tak więc w nocy 26 lipca o godzinie około 22 nadleciała pierwsza fala sowieckich bombowców. Były to samoloty, które wchodziły w skład 16 Armii Lotniczej przydzielonej do 1 Frontu Białoruskiego, a konkretnie w skład 271 Dywizji Lotniczej Nocnych Bombowców. I to były przestarzałe już wówczas samoloty PO-2, Polikarpow 2. Były to dwupłatowce, czyli no samoloty, które no w tamtym czasie już jakby wychodziły z użycia. Samoloty dwupłatowe to były powolne samoloty, które miały niewielki udźwig i również niewielki zasięg, także prędkość osiągały niezbyt imponującą jak na warunki II wojny światowej. I one były używane do ataków na cele lądowe, gdzie nie było myśliwców wrogich i nie było silnej obrony przeciwlotniczej.
ponieważ te samoloty to były bardzo wrażliwe na ataki wrogich myśliwców, nie byłyby w stanie jakby odpierać tych ataków, więc Sowieci używali ich do nalotów przeciwko właśnie takim słabo bronionym przez obronę przeciwlotniczą celom. No i właśnie Sokołów wpadł ofiarą takiego nalotu. W Sokołowie nie było wrogiego niemieckiego lotnictwa, nie było też zapewne wówczas obrony przeciwlotniczej. No i te bomby spadały na miasto. Wówczas w mieście znajdowało się około 4000 mieszkańców, 3 do 4 tysięcy mieszkańców. No, nie było już Żydów, tak? Żydzi zostali 2 lata wcześniej, we wrześniu 1942 roku, wywiezieni do obozu zagłady w Treblince w trakcie likwidacji getta. Żydzi stanowili około połowy populacji naszego miasta. Też część mieszkańców Polaków, Sokołowian, wyjechała wcześniej gdzieś tam do rodziny na wsi, przeczuwając zbliżanie się frontu i rozumiejąc, że może wiązać się to z jakimiś atakami lotniczymi. Także część mieszkańców zbudowała sobie jakieś prowizoryczne schrony, w których jakby planowała przetrwać te naloty. No i pierwsza fala naleciała około godziny 22. Samoloty zrzucały bomby i te bomby spadały na starą część miasta, na ulicę Długą, Magistracką, Kilińskiego, na ulicę Wilczyńskiego, wówczas to była ulica Rogowska. I ta część nalotu, ta fala trwała około godziny. Kolejna fala po półgodzinnej przerwie ruszyła mniej więcej około godziny 24, może troszkę przed godziną 24. I ta druga fala trwała około 2 godzin. Była to już noc, więc samoloty najpierw rzucały takie flagi, które miały oświetlać niebo nad Sokołowem, żeby ułatwić nawigację i trafianie w cele. I świadkowie tamtych wydarzeń twierdzą, że było jasno jak w dzień, że te flary taką jasność dały, że jakby w nocy było bardzo jasno. Padające na Sokołów bomby to były głównie bomby zapalające, jako że w dużej mierze miasto nadal miało drewnianą zabudowę, no to te bomby wywoływały pożary i bardzo wiele budynków drewnianych zostało zniszczonych w tych pożarach. Samą siłą uderzenia również i falą uderzeniową no niszczyły część budynków, tak? Jeżeli jakiś budynek został centralnie trafiony przez taką bombę, no to po prostu ulegał zniszczeniu. Jakie były efekty tego nalotu? Zginęło według szacunków od 250, od 300 do jakichś 400, nawet 500, niektóre źródła podają osób. Czyli można uśrednić, że no zginęło jakieś 300-350 osób, no bo to zawsze te źródła są rozbieżne, te skrajne wartości raczej można odrzucić. Natomiast rannych osób zostało około 1000. No i na pewno ta liczba byłaby znacznie większa, gdyby no jednak część tych osób wcześniej nie ewakuowała się z Sokołowa. Jeżeli chodzi o budynki, to zostało zniszczonych około 30% wszystkich budynków położonych na terenie ówczesnego Sokołowa. No czyli 1/3 budynków została zniszczona. I teraz możemy sobie powiedzieć parę słów na temat tych zniszczonych budynków. Pokażemy kilka takich ważniejszych miejsc, gdzie spadały te bomby. Teraz znajdujemy się na placu przed obecną konkatedrą i tutaj znajdowały się magazyny niemieckie z amunicją, z paliwem, z jakimś zaopatrzeniem dla armii. I tu również spadały sowieckie bomby. Czy te magazyny zostały zniszczone, tego do końca nie wiadomo. Natomiast zostały zniszczone budynki, które były położone przy tym placu. Tutaj, gdzie teraz mamy ten piętrowy budynek, znajdował się przed II wojną światową drewniany dom, w którym mieściła się plebania. I on został spalony w lipcu 1944 roku. Tutaj oczywiście na wprost mamy obecnie konkatedrę. Do 1944 roku mieliśmy tutaj kościół Michała Archanioła, świątynię zbudowaną jeszcze w XIX wieku.
w latach 20. przez rodzinę Kobylińskich, ówczesnych właścicieli miasta. I ta świątynia została trafiona sowieckimi bombami i po prostu no nie przetrwała. Natomiast przetrwała dzwonnica, również zbudowana w XIX wieku w stylu klasycystycznym, i brama wejściowa na teren kościelny. Także no to chyba była największa strata naszego miasta, ta świątynia Michała Archanioła, która no obecnie mielibyśmy już 200-letni kościół, tak? Z pewnością byłby to już budynek, świątynia wpisana na listę zabytków. No a tak mamy konkatedrę. No również ciekawy architektonicznie, ładny kościół, no ale no niestety zbudowany dopiero po II wojnie światowej, więc nie jest jakiś tam bardzo wiekowy. Przy ulicy Kilińskiego, na rogu z ulicą Wolności, mamy obecnie kamienicę, która również była uszkodzona przez sowieckie bomby w lipcu 1944 roku. Ten budynek był bardzo ładnie zaprojektowany, zbudowany w takim właśnie miało-miasteczkowym stylu. Była to no, piętrowa kamienica o gabarytach podobnych jak dzisiaj, no ale no niestety nie ma już dzisiejszy ten budynek takiej urody jak ta kamienica z okresu międzywojennego. Ona została trafiona sowieckimi bombami. Nie została całkowicie zniszczona, ale w trakcie jej odbudowy nie odtworzono wszystkich detali architektonicznych, jak również późniejsze przebudowy no, zaburzyły całkowicie kompozycję tego budynku. No i niestety to, co dzisiaj mamy, to jest, no, można powiedzieć, cień dawnej świetności. Dochodzimy do ulicy, do skrzyżowania ulic Wolności z ulicą Długą i Kosowską. I tutaj, proszę Państwa, w miejscu, gdzie jest obecnie ten sklep AGDRTV, tu znajdowała się siedziba Izby Skarbowej. Tutaj do roku 1944 był budynek, w którym mieścił się Urząd Skarbowy. On został zbudowany jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w trakcie zaboru rosyjskiego i mieścił kaznocierstwo, czyli właśnie Izbę Skarbową Carską. W trakcie okresu międzywojennego był to Polski Urząd Skarbowy i to był też bardzo ładnie utrzymany budynek. Wkoło był ogrodzony takim niewielkim płotkiem. Był taki trawniczek przed wejściem. W okresie II wojny światowej został zniszczony w trakcie nalotu, a po wojnie został odbudowany wprawdzie, ale w takim prostym, modernistycznym stylu i pozbawiony tych wszystkich detali architektonicznych. On mieścił przez pewien czas siedzibę Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego. W końcowym okresie jakby swojego istnienia była też tam siedziba sanepidu. Potem w latach gdzieś mniej więcej początku XXI wieku przez jakąś dekadę stał opustoszały, a dopiero no jakieś nie wiem 10 lat temu mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, został przebudowany na sklep. No i mamy teraz taki sklep. Jesteśmy teraz na ulicy Długiej, na odcinku prowadzącym od rynku w kierunku ulicy Wolności. Jest to jedna z najstarszych ulic naszego miasta, jedna z dwóch głównych ulic lokowanego miasta. Ten odcinek nosił nazwę ulicy Węgrowskiej i tutaj do II wojny światowej znajdowała się głównie drewniana parterowa zabudowa, która została no, zniszczona w wyniku głównie pożarów, które zostały wywołane przez te bomby zapalające. Natomiast idąc już dalej w kierunku rynku, dochodzimy do miejsca, gdzie drewniana zabudowa już ustępowała kamienicom murowanym. I tu też bomby wywołały duże zniszczenie, spowodowały duże zniszczenie. Tutaj mijamy budynek, w którym obecnie mieści się niewielkie centrum handlowe, Galeria Best. To była jedna z najładniejszych kamienic
międzywojennym Sokołowie. Posiadała takie neogotyckie wieżyczki, takie pinakle tutaj w tej części budynku i sama była zbudowana z czerwonej cegły, ona była nieotynkowana. Ten budynek nie został wprawdzie zniszczony w trakcie wojny, no ale został jakby już pozbawiony swojej świetności. Natomiast budynek, który znajdował się w tym miejscu, był całkowicie zniszczony. Mamy takie zdjęcie, gdzie widać uszkodzoną ścianę. Została tutaj, został trafiony przez sowiecką bombę i to, co mamy obecnie, to jest nowy budynek zbudowany po wojnie w tym miejscu. Idąc dalej w kierunku rynku, mijamy po lewej stronie tylną ścianę obecnych kamienic przylegających do placu Księdza Brzóski, czyli do przedwojennego sokolskiego rynku. I tutaj znajdował się budynek starostwa. To był taki szeroki, jednopiętrowy budynek, który wypełniał całą pierzeję pomiędzy ulicą Długą a ulicą Kilińskiego. On został zbudowany gdzieś w połowie XIX wieku przez rodzinę Hirschmanów, ówczesnych właścicieli Sokołowa Podlaskiego, i również został zniszczony w trakcie nalotu z 1944 roku. Natomiast za nim, w głębi jakby podwórka, tam gdzie wyłania się pośrodku kadru ten niewielki żółty budynek, tam znajdował się również zbudowany przez Hirschmanów niewielki budynek na zapleczu. Tam w okresie międzywojennym znajdował się posterunek Policji Państwowej i także ten budynek został zniszczony przez sowieckie bomby w 1944 roku. I tutaj dalej idąc, już jesteśmy na placu Księdza Brzóski, na przedwojennym sokołowskim rynku. To było serce naszego miasta. Przez kilkaset lat tutaj się odbywały główne uroczystości. Tutaj odbywał się cotygodniowy jarmark. Tutaj, powiedzmy, było centrum naszego miasta. I ten rynek w latach 30. to był bardzo spójnie zaprojektowany, bardzo spójna zabudowa przy nim istniała. Zarówno od ulicy Długiej, jak i od ulicy Wilczyńskiego, czyli ówcześnie była to ulica Rogowska, znajdowała się taka kameralna, dwupiętrowa zabudowa, taka właśnie odpowiednia dla takiego niewielkiego miasteczka, które miało wówczas około 10 tysięcy mieszkańców, ale intensywnie się rozwijało, więc zapewne ta liczba ludności szybko wyrosła. Od strony ulicy Długiej ta zabudowa była bardzo ładna, bardzo taka równa, estetyczna. Tutaj pierwsza ta kamienica po prawej stronie, gdzie teraz jest reklama opon, to tutaj znajdował się piękny budynek zniesiony w takim stylu hanzeatyckim, z czerwonej cegły, z takim wykuszem po środku elewacji. Ta kamienica, co ciekawe, mieściła pierwsze w Sokołowie kino. Kino dźwiękowe, które działało w latach 20. i 30. Później przeniosło się do budynku magistratu, który również został zniszczony w trakcie wojny. I ta kamienica także padła ofiarą sowieckich bomb. Także tutaj była taka linia, gdzie spadały bomby. Tutaj właśnie był budynek starostwa zniszczony w trakcie wojny, a tutaj zaraz po drugiej stronie ulicy ten budynek tej ładnej kamienicy. Idąc dalej w stronę wzdłuż ulicy Długiej, mijamy budynki, które wprawdzie przetrwały wojnę, ale zostały, ich elewacje zostały uszkodzone przez odłamki bomb. Mamy takie zdjęcie gdzieś z końca lat 40., gdzie widać całą tą elewację kamienic od strony ulicy Długiej, gdzie właśnie widać podziurawione te elewacje przez odłamki, przez kawałki bomb. No i oczywiście ta odbudowa, te późniejsze jakby starania, żeby zabezpieczyć te budynki, też niestety nie była taka staranna i obecnie nie widać tych wszystkich detali, tych wszystkich zdobień. Tutaj na przykład mamy jeszcze stare balkony, to widać te podpory żeliwne prawdopodobnie. Same balkony są drewniane.
Te budynki pochodzą jeszcze prawdopodobnie z końca XIX wieku. No i dochodzimy do ulicy Magistrackiej. Ulica Magistracka też jakby jedna z takich starszych ulic w Sokołowie, którą również dotknęły sowieckie bomby. Tutaj już zabudowa była nieco bardziej rozproszona, nie było takiego równego ciągu kamienic. Tutaj w ogóle zaczynała się dzielnica żydowska też, więc te zniszczenia były spowodowane też wcześniejszymi działaniami, głównie Niemców. No tutaj na przykład znajdowała się synagoga, której już wówczas nie było, w 1944 roku. Tam po środku kadru, gdzie jest teraz ten nowy blok, tam była kamienica, w której Niemcy urządzili więzienie. I ona też w lipcu 1944 została dotknięta przez sowieckie bomby. Kawałek dalej wzdłuż ulicy, już przy samej rzece Cetytni, znajdował się niski parterowy budynek, w którym mieściła się łaźnia żydowska. Natomiast po drugiej stronie ulicy mieściła się łaźnia chrześcijańska polska i tamte budynki, oba te budynki także zostały zniszczone w trakcie nalotu. I wiele domów drewnianych, które znajdowały się przy tych ulicach odchodzących od ulicy Magistrackiej, czyli ulicy Winnice, ulicy Szerokiej, to były drewniane budynki, więc te pożary, które były wywołane przez bomby, no strawiły te budynki i również zostały one zniszczone. Tutaj, wracając na ulicę Długą, mamy w samym centrum miasta pustą, niezabudowaną działkę. Mieszkańcy Sokołowa mówią na to rozwalisko, spalenisko, no różne są nazwy. To nie jest efekt nalotu. Ta kamienica, która się tutaj znajdowała, przetrwała wojnę. Ta pierwsza przy samej ulicy Magistrackiej została zniszczona jeszcze przed nalotem. Gdzieś w 1942-1943. Być może w trakcie likwidacji getta, tego do końca nie wiadomo. O jej już nie było w trakcie nalotu. Natomiast ta kamienica, która znajdowała się w miejscu, gdzie teraz jest ten pusty plac, to została rozebrana dopiero gdzieś w latach 60. A prawdopodobnie z powodu słabego stanu technicznego tego budynku. Przejdziemy teraz przez ulicę, mamy zielone światło i pójdziemy w kierunku Szewskiego Rynku. Szewski Rynek w okresie międzywojennym był zabudowany przez niewielkie parterowe budynki, tak zwane pawilony handlowe rodziny Hirschman. I te pawilony mieściły lokale handlowe, sklepy. One znajdowały się tutaj właśnie na tym placu. Przed II wojną światową nie było tutaj placu, tylko była ulica, która jakby była poprowadzona nieopodal tej pierzei, jakby zamykającej, wówczas zamykającej główny rynek sokołowski od strony południowo-wschodniej. Więc jakby rynek rozciągał się z tamtej strony od budynku starostwa, czyli tam, gdzie teraz jest przystanek busów, aż do tych kamienic, aż do tej ściany kamienic. I one przetrwały wojnę, nie zostały zniszczone ani przez Niemców wycofujących się, ani przez Sowietów w trakcie nalotu. Tak samo same te pawilony Hirschmanów, które się znajdowały w miejscu, gdzie teraz jest ten parking, one również przetrwały wojnę. Zostały rozebrane gdzieś dopiero w latach 60., żeby zrobić właśnie miejsce pod wytyczenie tego placu i pod budowę sklepu PPS z połem tak zwanej stodoły, później luksu. Natomiast zostały zniszczone w trakcie nalotu kamienice przy ulicy Wilczyńskiego. Tutaj jakby na prawo od tego budynku pośrodku kadru te kamienice przetrwały, tylko też oczywiście ich elewacje nie są już oryginalne. Natomiast na lewo ta duża kamienica to już jest budynek powojenny. Ta mała, w szarym kolorze, jest to oryginalny budynek zbudowany pewnie gdzieś jeszcze w XIX wieku. No tutaj widzimy na przykład taką wyrwę w zabudowie. To jest charakterystyczne dla Sokołowa, że jest wiele takich wyrw
gdzie jest budynek, budynek i nagle nie ma nic, tak? I dlaczego tak jest? Przecież to jest środek miasta, no czemu nie zabudowano tej działki? No po prostu jest to miejsce, gdzie był budynek i został zniszczony. Tutaj dalej mamy kolejną odbudowaną po wojnie kamienicę i mamy dom rzemiosła. Dom rzemiosła, który też został zbudowany w miejscu, gdzie tutaj właściwie no istniała taka ściana kamienic, analogiczna jak do tej po stronie od ulicy Długiej. Ona sięgała mniej więcej do tego miejsca, gdzie zaczyna się kolejny odbudowany już bardzo mocno po wojnie, bo gdzieś dopiero w latach 70. budynek, czyli blok tak zwany rotacyjny, blok, który no jest kompletnie niepasujący do przedwojennej zabudowy tego miasta. Tutaj przed wojną był taki ładny, kameralny, murowany budynek. Natomiast kawałek dalej, w stronę już ulicy Kopiętyńskiej, znajdował się drewniany budynek, w którym mieściła się komenda Policji Państwowej. Również spalona w trakcie tego nalotu. Tak samo jak i ten budynek, który znajdował się w miejscu obecnego bloku. Tutaj jest taki podest, na który możemy wejść i stąd ładnie widać cały plac Księdza Brzuski. I teraz tak, no jesteśmy w najstarszej części naszego miasta, w samym centrum. I no widzimy, że to co teraz mamy, to jest wynik zarówno zniszczeń dokonanych przez Sowietów, no w tym rejonie przez Sowietów, w innych miejscach też Niemcy dołożyli się, jak i również odbudowy, która no nie liczyła się z historyczną zabudową tego miejsca. No tutaj na przykład budynek starostwa mocno zniszczony, ale można było zbudować coś podobnego. No niestety to co teraz mamy jest no, w różnych stylach, niepasujące wzajemnie do siebie. Skwer został wytyczony po wojnie w latach 50. Przed wojną tutaj nie było żadnego skweru, był po prostu taki duży plac targowy. Tam gdzie teraz mamy sklep Topazu, czyli jeszcze niedawno Lux, były te właśnie pawilony handlowe rodziny Hirschmanów. A rynek zamykała pierzeja od strony czeskiego rynku. Także przez rynek nie przechodziła żadna, oczywiście były ulice, tak jak i teraz, ale z racji tego, że samochodów było bardzo mało, więc ten ruch był niewielki, był raczej ruch pieszy. No obecnie mamy tutaj ruch tranzytowy, który jakby przez środek miasta przechodzi i jest to duży problem zarówno dla mieszkańców Sokołowa, jak i dla odwiedzających Sokołów, żeby skorzystać z tego miejsca, no bo jest tutaj po prostu hałas. No liczymy na powstanie obwodnicy, która może odciąży nieco to miasto. Kolejnym miejscem na mapie naszego miasta, które zostało dotknięte w lipcu 1944 roku, jest mały rynek, na który również spadły bomby sowieckie. Na mały rynek, co ciekawe, po raz pierwszy bomby spadły już we wrześniu 1939 roku. Były zrzucone przez samolot niemiecki, ale one nie spowodowały już takich dużych zniszczeń. Natomiast w lipcu 1944 roku zostało tu zniszczonych kilka budynków. Ten budynek, w którym obecnie znajduje się sklep, został częściowo zniszczony i przebudowany. Tutaj też były takie ładne detale, ładne zdobienia w tych kamienicach. A w dodatku część tego budynku nie została odbudowana. Tutaj również było piętro. W tamtym narożniku, w tamtej części rynku, małego rynku, znajdował się również budynek, kamienica, która została zniszczona i mamy, no mamy taki pusty właśnie plac, gdzie nie ma żadnego budynku. Po drugiej stronie małego rynku mamy też taką dziurę w zabudowie. Tak jak już powiedziałem, no to jest w dużej części starego miasta widok taki powszechny, że jest właśnie taka dziura pomiędzy dwoma budynkami. To na ulicy Wilczyńskiego też oglądaliśmy wcześniej. I tutaj była taka kamienica, w której mieścił się sklep z owocami, tak zwana owocarnia. Mamy takie ładne zdjęcie, na którym widnieje ten budynek.
No nie został odbudowany po II wojnie światowej, natomiast obok jest duża dwupiętrowa kamienica, która nie została zniszczona w nalocie. No sam ten plac zachował nieco takiej kameralności przedwojennego Sokołowa, ale generalnie tutaj też ten nalot odcisnął swoje piętro. I teraz można powiedzieć, czy ten nalot osiągnął swoje cele pod względem wojskowym. No tak jak powiedziałem, Sokołów znajdował się w trakcie tego bombardowania jakieś 30 km od linii frontu, ponieważ Sowieci wówczas szturmowali Siedlce. Miasto Sokołów zostało zajęte dopiero przez Rosjan 9 sierpnia, więc no prawie 2 tygodnie po przeprowadzeniu tego nalotu. Czy on miał jakiś wpływ na to, że zostało ono zajęte? No prawdopodobnie nie, ponieważ główne uderzenie Sowietów pod koniec lipca kierowało się w kierunku na Warszawę. Tam na przedpolach Warszawy toczyła się wielka bitwa, w której dywizje niemieckie pancerne powstrzymały natarcie sowieckie. Natomiast tutaj natarcie ruszyło dopiero na terenie jakby tego Podlasia Nadburzańskiego, dopiero na początku sierpnia, od strony Siedlec i od strony Siemiatycz. Ten front tak się posuwał z południowego wschodu na północny zachód i na przykład 5 sierpnia zostały zajęte Kowiesy i Bielany, a Sokołów i Węgrów tego samego dnia dopiero 9 sierpnia. Sokołów został zajęty przez 46. Pułk Piechoty wchodzący w skład 65. Armii Sowieckiej, która była częścią większego związku operacyjnego o nazwie Pierwszy Front Białoruski. No, Niemcy tutaj bronili nasze miasto siłami 211. Dywizji Piechoty, która no jakby nie utrzymała Sokołowa i Niemcy wycofali się w kierunku północnym. Kosów i Białobrzegi padły chyba 11 sierpnia dopiero. Tak przedstawia się historia związana z nalotem lotnictwa sowieckiego na nasze miasto w połączeniu ze zniszczeniami dokonanymi przez Niemców w pierwszej dekadzie sierpnia. No zostało bardzo wiele zniszczonych, cennych budynków, których obecnie nie mamy. Tak więc to jest częściowo odpowiedź na to, na pytanie, gdzie są wszystkie zabytki naszego miasta, gdzie jest ta nasza historia materialna. No niestety w dużej mierze została nam odebrana przez okupantów i wyzwolicieli, w cudzysłowie oczywiście. Także dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie na temat historii Sokołowa.